Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light. Kochani, z racji tego, że nie wiem jeszcze kiedy zaczniemy nagrywać Don't Starve Together, co jakiś czas, a dokładnie co drugi dzień, będą dwa odcinki z Dying Lighta. No niestety, dlatego będą dwa odcinki, bo zbliża się już nasza premiera Dying Light 2, co oznacza, że musimy to przejść, a chcę jeszcze przejść do Following. Tak więc, no niestety, musimy tak to zrobić. Noitka pójdzie w odstawkę, przynajmniej delikatnie. Ona będzie co drugi dzień, no ale niestety nie będzie już tak często, nie będzie jej codziennie. Więc, no, mogę wam tylko zapewnić, że Noita na pewno będzie co drugi dzień. Co do reszty, to nie mam pojęcia. Dobra. Ratujesz życia. Ryan będzie miał inne zdania, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diawolon. Środek nasenny. Niech nagotuje cały gar z tym w środku. To pośle zbirów Raisa do Krainy Snów. Rais nie będzie zachwycony. Pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinuje, szaman. Dobra, to właśnie był ten quest, który skończyliśmy w poprzednim odcinku, a dokładniej mówiąc, jak zabieraliśmy tą paczkę z tego samochodu. Dobra. To teraz tak, gdzie my jesteśmy? Musimy zejść na dół. Zejdźmy na dół jak najszybciej. Co by nie tracić cennego czasu. Kurczę, naprawdę ja z tą serią to się normalnie spieszę jak głupi. To samo będzie w sumie z dwójką, no bo niestety, nie oszukujmy się, to będzie wyścig szczurów, kto pierwszy i kto szybciej wyrzuci ile odcinków. A ja w tym wyścigu, o dziwo, chcę również teraz też uczestniczyć. Dobra, masz tą elektrynkę, masz kawę. Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Masz gazy. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. To nic, już więcej nic mi nie dasz? O ty chamie. Ja ci daję, a ty mi nie dajesz. Ja ci daję, ty mi nie dajesz. Dobra. Następnym questem. Stadion i więzienie. To nas nie interere. To nas nie interere. Następnym przystankiem będzie... Warsztat Jafara, potem kredki dla dzieci jeszcze ogarniemy. Pakunek Ryanowi i akumulatory oraz osiedle mieszkaniowe. Postaram się zrobić to jeszcze dzisiaj z wami. I możliwe, że w następnym odcinku już pójdziemy do strefy 0. A przynajmniej spróbujemy się tam wybrać. Jeszcze pytanie, kochani, czy te odcinki nie są dla was za ciemne? No bo nie oszukujmy się, gramy tylko i wyłącznie w nocy. A w nocy, no, jest ciemno, jak no, logika wykazuje. W nocy jest ciemno. Shiro 2022, styczeń. No. Naprawdę dla ciebie problemem jest kamień. Skaczesz po budynkach, ale kamień jest już problemem. No nieładnie. O, jaki lag. Jaki dziwny lag. Ale to był dziwny lag. Czekamy. Zabiliśmy dziada. Wróćmy z grzybami. No i co? Po co wam to było? Panowie, po co wam to było? Jakie pościgi? Jakie pościgi? Czyli Daria. Ta mikstura pozwoli ci poruszać się pomiędzy immortui. Nie działa jednak długo. I może zaburzać zmysły. Mogę uważać silniejszy dekokt, ale potrzeba do niego potężniejszych składników i bardziej ryzykownych. Teraz jesteś gotów, by mi służyć. Czego chcesz? Od ciebie? Ależ zupełnie nic. Nigdy już nie będę od ciebie niczego chciała, biegaczu zwierzy. Możesz iść i robić cokolwiek tam sobie chcesz. Człowieku o wolnej woli. Ale prawda jest taka, że zawsze zrobisz to, czego będę chciała. Nawet teraz jesteś pod moją całkowitą kontrolą. Mikstura grzybów. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Idź teraz. Nie wiem, czy się doczekasz, moja koleżanko. Pozorną wolnością. Dobra, z racji tego, że mamy... Ale nie na długo. Wkrótce powrócisz. Powrócę. W związku z tym, że w sumie mamy miksturę teraz, która... umożliwi nam podążanie wśród immortui, czyli wśród koszmarów. Myślę, że będziemy mogli zrobić w końcu questa zy. Questa zy.
Dobra, nagroda gotówka. Nagroda Boże, co ja gadam? To kurta, trzeba iść. Z tymi akumulatorami, o właśnie. Brakowało mi słowa akumulator. Dobra, kur, to nie jesteś ty. Ty nam dawałeś... dawałeś nam flary. Hej, ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale... kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość. Dasz radę. A co ty na, co ty na przykład na akumulator z autobusu? Nie jest lepszy? I tak tam idziemy. Kurde, jak zwykle musicie nam życie uprzykrzać. No, jest niedaleko, to tyle dobrze. Dobra, zróbmy tego questu na szybciorka. Nic, oczywiście pustki. Oczywiście pustki. O kurde, jest koszmar. Dobra, mam obiekt akumulator. I gitara. Oddajmy to już Kurtowi. I będzie święty spokój. Patrz, na przykład tu jest kurde autobus. Czemu nie możemy z tego autobusu wyciągnąć? Jaki to jest problem? Jaki to jest problem? Masz. Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. To masz. Te kable się nadadzą? Nadadzą się. Dobra, to mamy wszystko. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. No dobra. No dobra, tylko tak, tu jest quest. Od Jafara, prawda? Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu Serep, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Brecken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. No, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, ale wiecie co? Prześpimy się, może ten akurat Kurt zdąży to już ogarnąć. Więc kilka nocek sobie prześpimy. Czy to już Kurt? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, jeszcze jedna nocka. Jeżeli teraz już tego nie zrobi, to po prostu... To po prostu ruszamy dalej i przy okazji zrobimy tego questa. Dobra, Kurt się nie spieszy z tą bombą. Więc kij ci w oko. Kij ci w oko, znajdź kredki i zanieść pakunek Ryanowi. Dobra, zróbmy tego Ryanka. Panie Ryan, idziemy do pana. Idziemy do pana, dobra, skok, skok. Cyk, cyk. Lary mi są na razie niepotrzebne. Włączył sobie samochodzik. I w ogóle powiedzcie mi, czy... Pocałuj mnie w dupę teraz, okay, Kurt. Padnę po drodze. Jednym słowem, pocałuj mnie w dupę. Naprawdę, przepraszam za wulgaryzmy, ale mnie wkurzył. Dwa dni ci daliśmy. Żeś skończył, kurde, jak wyszliśmy z bazy. No, żeśmy się wpakowali. Ale żeśmy się wpakowali. O ty gnoju. No co mnie bije?
Kto mnie tu tłucze? Jakbym miał broń, to byśmy się z nimi szybko rozliczyli. Dla tej broni nie ma... A mamy dubeltówkę! Au. Au! Myślę, że nie jest złym pomysłem użycie apteczki. Dziady strzelające. Znaczy strzelające, rzucające. Ty mnie też. Au. Ty żyjesz? Już nie. Dobra, wszyscy nie żyją. Okej, taktyczne cięcie, przepraszam was serdecznie za to. Musiałem niestety odebrać telefon. I wyszło jak wyszło. Dobra, zrobiliśmy tych typów chyba tutaj, prawda? Da się ich przeszukać? Da się. Znakomity krótki święty miecz. Mówię, ten łuk już nie jest aż nadto dobry. Naprawdę nie jest. Ryan, to ja, mam twój towar. Otwieraj! Dzięki. Właśnie mieli spalić mi budę. Kto to był? Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylu w Haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary. Nie sądzę. Ja również nie sądzę. Dobra. Tu nam się udało. Kurt, ty pajacu głupi. Chodźmy do tego pajaca, niestety. W ogóle tu jest pokazane, że jest niby gdzieś safe zone. Tu jest safe zone. Ale dobra, nie korzystamy z niego, idziemy do Kurta. Panie Kurcie, dzień dobry panu. O kurde, jeszcze się spieprzyłem. Ło. Ja to bym zmienił, wiecie co? Zmieniłbym tą broń. Jak zombiaki lubię ciąć z broni białej, tak kurczę, graczy, czy graczy, NPC-tów naprawdę bardzo nie lubię. Bardzo, ale to bardzo nie lubię. Na maksa nie lubię. Kurde, menda jedna nie mogła... Wow, co tu się stało? O, kotwiczka chyba jest naprawiona. Naprawili kotwiczkę. O, kochani, no to już skończyło się latanie. Skończyło się latanie, kotwiczka już działa normalnie. Kotwiczka już działa normalnie, niestety. Znaczy, wstety, w sumie dobrze. Masz dla mnie bombę? Mam prototyp, jest na stole, gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Dobra, wypróbuję to w tunelu i opowiem ci, jak było. Jedna uwaga. Pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział, ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia. Baja bongo i do przodu. Dzięki za bombę. Będziemy ją przetestować. O, nie wiem, czy się dzisiaj wyrobię w tym odcinku, wiecie? Nie wiem, czy się wyrobię w tym odcinku. Bo nam questów dochodzi. A czasu coraz mniej. O! Czyli tak, kotwiczka już działa normalnie, możemy w końcu z niej korzystać jak ludzie. Bez oszukiwania. Ulecz się może, co? Mimo wszystko nie chciałbym, żebyś padł. Jeszcze musiałem podrapać. I tylko czekam, już wbijemy zwinkę na 24 poziom, czy 5, już nie pamiętam. O! Wow. Kurt! Jestem, Kay. Nic z tego, nie wypał. Nie zadziałało? To dziwne. Dobra, kilka drobnych poprawek powinno załatwić sprawę. Najpierw otwórz pojemnik, wykonując nacięcie tuż pod minusem. Zdejmij pokrywę wzdłuż tego nacięcia, żeby dostać się do kabli detonatora. Teraz sprawdź lutunek na dwóch zielonych i trzech czerwonych przewodach. Stawiam na zielone. Trochę piłem, kiedy je lutowałem.
No dzięki, kurde. Świetna pomoc. Podziałało. No, spieprzamy stąd. Wow! Ale warło. Pełen sukces. Rozwaliło gniazdo razem z barykadą. Tunelem można już przejść. Jeśli ja coś zrobię, to wybucha. Przyjdź do mnie, a dam ci plany. No to idziemy. Idziemy, kurczyk, idziemy. Zaczęli tak jak powiedziałem, już skończyło nam się niestety latanie na kotwiczce. Już sobie tego nie zupgrade'ujemy. Znaczy nie zupgrade'ujemy, już sobie nie polepszymy naszego latania, jeżeli chodzi o jakieś dalsze fragmenty, żeby wam delikatnie przynajmniej odciążyć ten gameplay. Kurt, dawaj, idziemy do punktu zero. To dla ciebie. Zmodyfikowałem też trochę obudowę. Puszki zamiast akumulatorów. Mniejsze boom, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki, Kurt. Aha, to nie mogliśmy od razu tak, prawda? Nie mogliśmy. Dobra. Czy my już wszystkie save zony również tu zrobiliśmy? Chyba tak, chyba wszystkie już mamy save zony. Fajnie, fajnie, fajnie. Od Kurta jeszcze weźmiemy plan i idziemy po... Kredki zostawiamy w sumie. Idziemy zrobić grupę Hansona. Dawaj plany. Idziemy szukać grupy Hansona, kochani. No serio, teraz bez tej kotwiczki to będzie lipa. Teraz już będzie lipa pod tym względem. Nie ma mnie tu, gagatki. Oj, 400 ekspa wpadło. Czyli coś się usmażyło. Czyli coś się usmażyło. O! Co tu jest? A cukretki dla dzieci, kurczę, może byśmy to jednak zrobili. Otwórzmy jeszcze ten policyjny, bo może coś się tam nam trafi ciekawego. O nie. Tu. I pyk. Ani jednego wytrychu jeszcze nie zrobiłem. Ciemna maczeta. Spoko, Spartakusik też się przyda. Bo dziwo, jakoś w tej sesji mamy bardzo mało właśnie przedmiotów tego typu. Pusty i pusty. No nie, sznurek. Dobra, czy te kredki, o których mówimy, są gdzieś tutaj? Czy nie ma ich tutaj? Pierochy, kawa. Luz blues, ale ja bym chciał jednak te kredki. Nie lubię, jak mam jakieś znaczniki głupie. W ogóle strzykawkę znaleźliśmy, która nie jest dostępna w grze. Do czego ona jest, nie mam pojęcia. Tu kredki. I co, i to tak będzie non stop tutaj? Nam pokazywać, że są kredki? Nawet jakie weźmiemy? Chyba tak niestety. Tu nic nie ma, tu już byliśmy w ogóle w ostatnim odcinku, więc... No dobra, trudno. Nic więcej tu nie ma. Kredki wzięte, o ile nam questa odznaczyło, ale chyba coś jest jeszcze na górze. Niby tu są jeszcze jakieś kredki, tak? Nie, na dole. A to gońta się. A to się gąta, gońta. Idziemy dalej. Idziemy, robimy speedruna, jeżeli chodzi o te questy poboczne. Robimy speedrunika. No, myślałem, że to już koszmary są, ale na szczęście nie. Idziemy przez las. Gdzie ta grupa Hansona? Gdzie ta grupa Hansona się udała? Jeszcze ani razu nie zrobiłem żadnej mikstury z ziołami. Jafar, tu Crane. Jestem na miejscu. Cały budynek jest pod prądem. To robota Hansona. On pierwszy opracował elektryczne pułapki. Ma do tego dryk, bez dwóch zdań. Dobra, co mamy teraz zrobić? Wyłącz generator. No spoko, luz. Umieraj. Tylko tak, teraz jest inny problem. Jak to tu zrobić, żeby się nie narobić? My koktajl Mołotowa z jeden mamy.
No nie mówcie, że wy tu będziecie wchodzić teraz, naprawdę? O nie, o nie, o nie, o nie, oczko się świeci. No i co? Gnoje? No kurde, sporo ich tutaj. Robi się niedobrze, robi się niedobrze. Robi się bardzo niedobrze. Nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to zrobić. Znów tu jesteś? No nie. Mam sobie już koszmary. Żygający potafian tutaj jest. Holy moly. To jeszcze nam się broń zepsuła. Teorii, można by to było zrobić w inny sposób, wiecie? Ej, czemu nie naprawiłeś broni? No, are you fucking kidding me? Dobij. Dobra, żyjemy, żyjemy. To teraz tak. Niech nas zgubią. Tichosza. Co tam się dzieje za tymi drzwiami? Trzeci pościg mieliśmy tak w ogóle. Au! Au! No nie. No nie. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, nie jest źle. Damy radę. Tam się już samochodzik włączył, więc zaprowadźmy ich na ten samochód. No nie, ale ten pajac tu jest. To było ryzyko, nie powiem. To było ryzyko. Zdychaj. Kurde, zdychaj. No nie mogę go zabić, no. No bez jaj, umrzyj. Dobra, umarli. Ty growlujesz tutaj? Ale słaba jest ta strzelba. Dobra, siadł. Nie sądzę, żeby używanie strzelby w nocy było dobrym pomysłem, ale no w sumie luz. Myślę, oczywiście otwieranie zamków, bo inaczej się nie dało. Dobra, otwarte. Wchodzimy. Wyłączamy generator. Ile my straciliśmy flar, to tylko ja wiem. Czy w sumie wy też po to oglądacie. Dobra, kotwiczka. No i co, lecimy. Robi się już dzień powoli. Niestety robi się dzień, dyktafon. Podniesiono obiekt dyktafon. Czy to jest jako przedmiot kolekcjonerski? Chyba nie. Chyba nie, ale nie wiem gdzie w sumie ten dyktafon sobie teraz odsłuchać. Nie ma tutaj.
Pamiętam, że z tym questem było tyle wielki problem, bo musimy znaleźć jeden obiekt, który jest bardzo niewidoczny. I zawsze pamiętam, był to problematyczny quest, bo nieraz spędzało się na nim od groma czasu. Wyłącz. Notatka i lornetka, która w końcu będzie dokwestna. I tak, jaka jest notatka? Gdzie ty jesteś? Notatka numer 24. Dziennik Hansona, dzień 6. Wreszcie wszystko na swoim miejscu. Jest piękny dzień i wszyscy wypoczywamy na dachu. W okolicy kręci się kilku gryzoni, ale tutaj na pewno nas nie dosięgną. Wszystkie drzwi są pozabezpieczane i tylko ja mam klucz. Nie będzie tutaj mowy o żadnym... Ups, pomyłka. Nigdy nie zdarzyło mi się zamknąć gdzieś, czy zapomnieć klucza lub kombinacji zamka. Może nie jestem doskonały, ale w kwestiach ochronnych nie popełniam błędów. Zawsze sprawdzam wszystko po kilka razy i bezwzględnie przestrzegam procedur. Ludzie, których tutaj mam, zaufali mi. Część bardzo się denerwuje. O ty gnoju. Naprawdę będzie... No serio? Będziecie tu wchodzić? Dzwon. Wracamy. To była 26 chyba, tak? Czy 24? 24. Ludzie, których tutaj mam, zaufali mi. Część bardzo się denerwuje, nie mając zapasowych kluczy. Ale powiedziałem im, że każdy, kto ma możliwość otworzenia drzwi, może ich zabić. A ponieważ mogą zabić i mnie, tylko ja będę miał klucze. Albo mi ufacie, albo wracajcie do wieży. Nikt nie poszedł. Jestem cholernie dumny z tego, co dotąd osiągnąłem, ale prawdziwym majstersztykiem jest elektryczne ogrodzenie, którym otoczyłem budynek. Nawet najzajedliejsi przemieńcy upieką się na skwarkę przy próbie sforsowania go. Ogrodzenie podłączone jest do generatora zasilonego gazem z miejskiej sieci, więc nie ma obaw, że zabraknie paliwa. Z uwagi na bezpieczeństwo czekałem, aż w generatorze skończy się ropa. Teraz tylko pójdę i przełączę go na pobór gazu. Wtedy będzie mógł działać wiecznie. Dzisiaj w nocy wyśpię się najlepiej od wielu miesięcy. Bóg mi świadkiem, że zasłużyłem na to. Aha, czyli do tego nie mogliście zejść. Biedaki. Dobra, tylko jest jeden problem. Po pierwsze jest dzień, a ja nie lubię dni. Po drugie widzę, że to się wcale nie zmieniło, jeżeli chodzi o to. Znów będę szukał tej cholernej fiolki. Wyłącz generator. No już wyłączyłem chyba, czy nie? Naprawdę nie wyłączyłem go? Ej, co to jeszcze jest pod napięciem? Ups, to chyba za prędko tu weszliśmy. Oczywiście, że jest pod napięciem. No serio? 500 000 punktów poszło się walić. No bez jaj, gro, ale ty mi teraz zrobiłaś bambuko. Ale mnie zrobiłaś bambuko. Ani mi nie włączyło rolki, ani nie mogłem się do czegoś przyczepić. No ale dobra, przynajmniej będzie akurat noc. Przynajmniej będzie noc. No i kochani, z tego co widzę, będzie jeszcze jeden odcinek na pewno z questów pobocznych. No się nie wyrobiłem niestety. Niestety się nie wyrobiłem, nic na to wam nie poradzę. Chciałbym, żeby było inaczej, ale no niestety wyszło jak wyszło. I serio, to był generator? Przecież go wyłączałem, czy go nie wyłączałem? Znalazłem Hansona. Wygląda na to, że spadł, a później wykończyły go gryzonie. Nie żyje już od dłuższego czasu. A co z pozostałymi? Dam ci znać, jak coś ustanie. I kamikadze! Wychodzimy. To było z Karima. Oczywiście, 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 jasne. Ała. Oczywiście, że tak. Chodźcie, chodźcie gnoje, chodźcie. Ulecz się. Kurde. Seriously? Bójte się gnoje. Bon. Ej, no wy się przecież boicie! Upałki! Dobra, flara się skończyła. Rozpoczął się problem. Dobra, no nie wyjdziemy tam.
Nie wejdziemy tam niestety. Budynek to jest ten. Chodźmy do ten budynek. Oczywiście jak zawsze problemy z wejściem na górę. Nic nowego, nic nowego. Mam jakieś fiolki? Co to było? Przepraszam bardzo. Cholera, ile was tu jest? To będziemy się teraz tak ciorać? Naprawdę? No chodź. I co po to ci to było? Szybki kamuflaż, cyk. I jesteśmy. Tylko jeszcze ta fiolka, no. Tu jest gdzieś fiolka, którą musimy po prostu striggerować. O, jeszcze jest notka numer 25. Zaraz ją przeczytam jeszcze. Widzę, że już koniec odcinka powinien być. Koniec odcineczka, notatka numer 25. Od Anonim. Ale wszyscy byliśmy głupi. Hanson i całe to jego gadanie o bezpieczeństwie, żelaznych zasadach i rygorystycznych procedurach. To było do przewidzenia. Jego system był tak idealny, że musiał zawieść. Wie, że to wydawało się mieć sens. Hanson zawsze narzekał, że zbyt wielu ludzi ma klucze, żeby wejść do wejścia budynku. A, przepraszam, że wejścia do budynku nie są zamykane, więc każdy mógł się dostać do środka. Co to za ochrona? Zawsze pytał. Jeśli ludzie są w stanie wejść, gryzonie też. Brecken was wszystkich zgubi. Więc przyłączyliśmy się do Hansona i zaufaliśmy mu we wszystkim. Przez pierwszy tydzień było w porządku. Pomogliśmy mu opasać budynek elektrycznym ogrodzeniem. Świetny pomysł, Hanson. Potem uruchomił ten swój generator, który jakimś cudem udało mu się podłączyć do miejskiej sieci gazowej, żeby nigdy nie zabrakło paliwa. Uznaliśmy go za geniusza. Cóż, nie da się mu powiedzieć, że to nie zadziałało. Już 2 tygodnie działa bez zarzutu. 2 tygodnie, odkąd widzieliśmy świeżą żywność lub wodę. 2 tygodnie, odkąd ten kretyn spadł z rusztowania i walnął o ziemię jak worek cementu. Wrzasnął, kiedy uderzył o ziemię. Chyba coś sobie złamał. I to zwabiło gryzonie. Reszta była przerażona i było mi go żal. Ale mi nie. W chwili, kiedy ten dupek spadł na dół, wiedziałem, że zabił nas wszystkich. Hanson zawsze miał za sobą arszenik. Twierdził, że któregoś dnia zaniedbanie któregoś innego sprawi, że gryzonie dostaną się do środka. Tego bał się najbardziej. Cóż, miejmy nadzieję, że starczy dla nas wszystkich. Wszyscy poza Serefem spalili swoje paszporty i inne dokumenty. Nie chcemy, żeby został po nas jakikolwiek ślad. Ślad naszej głupoty. Teraz najważniejsze. Człowiek, który nas zgubił, nazywał się Hanson. Roy Hyson. Hanson, przepraszam, był skończonym kretynem. Anonim. Przepraszam, że tak się jąkam, ale już chcę skończyć odcinek, bo jest już po terminie. Kochani, skończymy tego questa w następnym odcinku i mam nadzieję, że w następnych już po prostu pójdziemy do serwy zero i zaczniemy główny quest. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, pamiętajcie o Discordzie, pamiętajcie o stronie spookyshiro.pl. Dzięki wielkie, grał do was Shiro. Trzymajcie się, hej, hej.